witam serdecznie. Wróciłem dopiero z Harmonii Kosmosu od Janusza. Podziwiam jego power, jaki tam osiągnął, co zrobił, ile ludzi, tysiące ludzi, piękne pokazy ognia. Także chcę przy okazji zapowiedzi, wróciłem już do siebie. Podziwiam tą Harmonię Kosmosu. Ja nie mam takiej ambicji nawet, żeby osiągnąć takie wielkie spotkania. Oczywiście zapraszam do ogrodu. Będzie tutaj nas Siergiej Czarny, profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Powiemy parę fajnych wykładów. Jeden wykład będzie, to jest 2 dni, 9 i 10. Wejście tylko i do ogrodu jest płatne, tam 20 zł. Nic więcej, nie ma jakichś dużych kosztów tutaj. My mamy ogród już gotowy. Nie potrzeba żadnych dużych wydatków. Nie potrzebujemy tutaj wielu tysięcy ludzi. Potrzebujemy, żeby kameralnie spędzić taki czas. Przyszło do nas może 100 czy 50 ludzi. Mamy wtedy dla nich czas. Robimy tylko wykłady. Poświęcamy ten dzień Siergiejowi Czarnemu. On powie o właśnie problemach słowiańskich, metodach uzdrawiania znanych od wieków. Powie, co to jest atlant pierwszy kręg szyjny, ile powoduje chorób, o to skręcanie szyi. Powie właśnie o ósemce, zębach. Powie taką ciekawostkę. Każdemu powie, zobaczyć program jego mamy tutaj na stronie. Sobota, niedziela, od 10 soboty zaczynamy. Sobota zaczyna z 10, półtorej godziny jest tylko wykład. Potem robimy warsztaty, praktyki, badania. Także taki Siergiej jest u nas całe 2 dni. Kto będzie chciał spędzić tutaj czas? No, przy okazji, jak jestem, nie wiem, czy wiecie to, co to jest. Każdy, kto był chory na bolerozę, to wie, co to jest szczecukienicza. Teraz to jeszcze ma właściwości lecznicze. Dopiero to zakwitnie w przyszłym tygodniu na fioletowo. Wtedy, kiedy roślina kwitnie, podnieca się, bo wydaje na świat swoje potomstwo. Można to zbierać, można to używać jako herbatki, można wyciskać sok z tego doskonały, bo korzenia już nie ma, korzeń zniknął, jest to roślina w drugim roku. Z tego uzyskam doskonałe nasiona. Można je wysiać wtedy w jesieni albo na wiosnę i wtedy można znowu mieskać korzeń szczecukienniczej. Ma to kolce pokryte, przyjdziecie, zobaczycie na miejscu. Pokażę, co jeszcze można przybywać tutaj do ogrodu, pokażę, co można nabyć. Drzewka właśnie jabłoni już są przyjęte w donicach. Możecie nabyć doskonałe kwiaty lilii, mamy tutaj i mniejsze, i większe, już kwitnące. Akurat 10 będzie to wszystko w trakcie kwitnięcia. Także chciałem zaprosić, taki fajny dzień. Wieczorem spotkamy się przy ognisku, posiedzimy, porozmawiamy. Na miejscu mamy tu jakąś tam catering, także będzie można sobie coś zjeść na cateringu zamówiony. I wspaniały czas, wieczorem można porozmawiać prywatnie, zadać pytania, nie ma tutaj jakichś tłumów, nie oczekuję, że tu będzie dużo ludzi. Jest parking, można sobie stanąć na parkingu, czy wynająć jakiś tam nocleg w agroturystyce, gdzieś tam w granicach 50-80 zł są takie tanie miejsca. Także zapraszam na te 2 dni, sobota, niedziela, lipcu, można spędzić u nas taki fajny czas. Możecie nabyć jajka, oczywiście postaramy się dać za 50 groszy jajko, tak jak ja pokazuję. Nasz ekologiczny kurek. Możecie nabyć miody sobie, możecie nabyć na miejscu octy. Pokażę na zakrótkim filmiku, pokażę, jak wyglądają drzewka, przejdźmy, pokażę, jak to wygląda. Sobota, niedziela, doskonale się bawicie, odpoczywamy. Nie oczywiście w takich dużych tłumach, tylko w kameralnym, takim małym środowisku, żeby tutaj się spotkać. Dzięki, zaraz pokażę, jakie mamy wielkości drzewka. No a szczecukieńczą polecam innym, jeśli taką znajdziecie. W tym stanie ona jeszcze ma ogromne właściwości lecznicze, bo jest przed kwitnięciem. Po kwitnięciu już tylko ma nasiona, nie ma korzenia i już nie nadaje się do terapeutycznych, tylko do spełnienia swojego zadania na ziemi, wydania dzieci na świat. Chodźmy i pokażę drzewka. Dzięki. Króciutko zajadka taka, takie lilie kwitnące, piękne. To są lilie pełne. Można nabić u nas taką donicę. Pokaż ich więcej, jak wyglądają. O. I tak wyglądają lilie. Przejdźmy i pokażę jeszcze drzewka, jakie będą drzewka, w jakiej formie. Dzięki. Pokażę, tutaj mamy też kwitnące piwonie w kolorze białym, czerwonym. To są pachnące, pełne. Mamy również nie o niepełnym kwiecie. Też będzie można nabyć gotowe w donicy do posadzenia. Zapraszam, dzięki. Pokażę jeszcze jabłonie, jakie są. O, takie będzie można nabyć. Te, co pokazałem na wiosnę, są przyjęte w donicy. Możecie doskonale sadzić. Podsypywane teraz kurzeńcem. O, i można takie jabłonie nabyć. Mamy ich tutaj 1000 jabłoni. To jest stare odmiany. Kosztel, bojken, zielone jabłko, śmietankowa, tu jest akurat ta Antonówka śmietankowa jest tutaj, mamy tą zapach, pamiętacie, jeszcze malinówki. Kto będzie chciał przy okazji, jak już jedzie na wykład tutaj profesora Siergieja, może sobie nabyć takie jabłonie. Mamy śliwy, mamy grusze doskonałe, również stare odmiany. One już nie są wrażliwe na te choroby bakteryjne wszystkie. Wiadomo, że mszyca zawsze na nie usiądzie. To nie ma możliwości zabezpieczenia, bo mszyce musicie po prostu sobie opryskać naturalnym środkiem jakimś. Podamy z pokrzywy czy z czegoś i nie ma mszycy. Czy inne środki są, czy piołunem, czy wrotyczem.
ale te drzewa nie chorują. 120-letni drzew sklonowaliśmy do wyboru takie drzewa. Jest to teraz na tyle wygodne, że to sadzicie w lipcu. Nie ma problemu, że wam się to nie przyjmie, przemarznie, nie ma korzenia. Nie będzie trzeba myśleć ciągle o podlewaniu, także jest to bezpieczne i możemy to zapraszamy na te jabłonie. Pokażę jeszcze kolejne rzeczy, co mamy i kurzynie. Zaraz pokażę, jak wygląda, jak jest pakowany. Dzięki. Chcę pochwalić się tutaj. Mamy już tutaj pierwsze lilie, które zakwitły. Taką lilię możecie nabyć tu w doniczce. Wartość takich lilii to są lilie pełne. To są miniaturki, duże. W donicy mamy taką lilię na Bendecie, gdzie doniczka teraz wszystko podrożało. Kosztuje 2 zł. Praca, ziemia doskonała. Te donice lilie są oczywiście niemarznące. Przezimowały w tych donicach. Również możecie nabyć co do samochodu 10 zł, tak śmieszną cenę. Tu nie chodzi o zarobek, tylko żeby zarazić właśnie ludźmi piękną przyrodą, kwiatami i naturą. Mamy tych wyborów doskonałych donice, różne kolory, żółte, czerwone, białe. Pokażę akurat na Wasz przyjazd, będzie to wszystko w okresie w kwiecie. Także za tak śmieszną cenę, kto przyjeżdża do tego ogrodu na spotkanie, nabędzie sobie również taką lilię. Dzięki, przejdźmy do następnego. Hej. Witam ponownie jeszcze za koniec filmiku. Pokażemy tutaj, odwiedzając nas w tych ciągłych dniach. Zagwarantuję, że będzie kameralnie, spokojnie przy ognisku. Kto będzie chciał, mamy nasze gospodarskie rolnicze produkty, a więc jajko. Pokazałem to również u Harmonii Kosmosa Wymsza. Tej wielkości duże jajko. Nie ma go nigdzie. 50 groszy, mamy te kurki. Teraz ludzi sezon urlopowy, nikt nie przyjeżdża, po prostu, żeby się ich pozbyć. Po prostu dajemy tak rewelacyjną cenę, żeby te jajeczko mogliście dostać nabyć po 50 groszy lub po 60 będzie, w zależności od wielkości, jeszcze jest teraz mniejsze. Pokażę tutaj tą, którą brakło nam kapsaicyny u Janusza na Harmonii. Kapsaicyna, 1 gram dla twojego organizmu, wygooglować, poczytać, nie będę opowiadał, co robi kapsaicyna przy odchudzaniu, przy wszystkich nowotworach. Super produkt, rewelacyjny, pozbycia się też tych przyfr i tych wszystkich wiciowców. Również jabłko, tak jak pokazałem. To jabłko, które miałem oczywiście również na Harmonii, znacie mnie, oglądaliście. Jabłko to ma 2018 rok, a więc 4 lata, czysty sok, jest to antonówka śmietankowa, a więc jest żółty kolor w octu. Pokazuje, jak dojrzewał 4 lata, po prostu to jest tak metodą orlańską. Było najpierw wino, zrobił się ocet. Pokażemy, tu również chcę pokazać piołun z krwa. Będzie na miejscu również, to brakło nam tam na Harmonii octów. Piołun i krwawnik pokazuje przy zakwaszeniu żołądka, naprawie soku trzustkowego i wydzielają kwasów. No i oczywiście pokrzywa, również mamy jeszcze cały czas. Pokazuję jabłko pokrzywa, to jest zrobione z pół soku jabłkowego, pół z pokrzywy. To nie jest zrobione, że jest macerowany jeden listek pokrzywy, tylko czysty sok krzywy, fermentowane, to jest minimum 2 lata. Zawartość kwasu 6, pH około 2,8. Ocet winny, także na miejscu zapraszamy. Również oczywiście cały czas to będzie mu przyjdzie, to mamy doskonałe miody z naszej pasieki, już tutaj mamy pierzgę miodową, na bardzo dobrej cenie będzie. I również chcemy pochwalić się, taki worek wrzucicie sobie do auta, pokazałem to na filmikach. To jest kurzyniec, nawóz do wszystkich waszych kwiatów, warzyw. Zobaczycie na moim domu, jak już wyrosły warzywa, już będą wtedy za 2 tygodnie prawie miały ponad 2 metry wysokości. Także zapraszamy odwiedzić nasze gospodarstwo, przy okazji spędzić czas, tak jak powiedziałem. Zaprosiłem tutaj Siergieja Czarnego, i usłyszycie fajne diagnozy, które wam powie. Każdemu człowiekowi poświęca, mówię to, godzinę. Nie robi to 5-10 minut. Nie kasuje każdego 800 zł. Tylko poświęca temu człowiekowi czas. Rozmawia z nim. Zrobi badania. Mi również nastawił kręgosłup. Mogę teraz kręcić doskonale głową. Jestem również po fizjoterapii. Zajmuję się tym, ale nie mam czasu. Nie zajmuję się. Zajmuję się innymi rzeczami. Także zapraszam lepszych od ciebie. Wymieniamy się doświadczeniami. Pokażemy, jak prowadzić saunę. On również ma swoje doświadczenia sauny. Ja pokażę, jak ja pokonywałem boleriozę. Także taki ciekawy cały 2 dni spędzicie to z takim fajnym człowiekiem. Przy okazji nabędziecie fajne produkty, tak jak powiedziałem, jabłonie, kwiaty, nasze gospodarskie produkty. Spędzicie fajny czas z nami tutaj na ogrodzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszamy do nas na te 2 dni wspaniałe. I proszę rezerwację robić na mailu podanym, żebyśmy wiedzieli, jak przygotować się, ile miejsc parkingowych wykosić trawę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.